W środę odbyła się kolejna wideokonferencja klubów eWinner pierwszej ligi z przedstawicielami Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Z ramienia GTM Start Gniezno uczestniczył w niej dyrektor oraz członek zarządu Piotr Mikołajczak. Start, to już jest pewna informacja, start ligi pierwszej ligi żużlowej planowany jest na dzień 11 lipca. Natomiast w tej chwili Główna Komisja Sportu Żużlowego pracuje nad dokumentacją i regulaminem sanitarnym, który w przyszłym tygodniu ma być przekazany do Ministerstwa Sportu i będziemy czekali na decyzję rządu co do startu ligi. Jeśli ten termin zostanie zachowany, to wówczas w terminie 6-11 czerwca nastąpi podpisywanie aneksów, natomiast trzy kwarantanny dla zawodników będą obowiązkowe i rygory, które w tej chwili obowiązują w PGE Ekstralidze, to się okaże, bo być może ten temat troszeczkę zostanie zluzowany. Chęć jazdy na zapleczu PGE Ekstraligi zadeklarowało wszystkie 8 klubów, wśród nich zespół Lokomotiv Daugavpils. Odbędzie się 14 kolejek zasadniczej części sezonu. Wszystkie kluby, włącznie z GKSŻ, podjęliśmy uchwałę wspólną co do startu ligi. Na dzień dzisiejszy, tak jak zaznaczył to wiceprzewodniczący, jedziemy 14 rund w fazie zasadniczej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie play-offów, przyjęliśmy dwa założenia, kiedy te play-offy zostaną ewentualnie rozegrane. I tak jak to zaznaczone zostało w wczorajszym programie, uzależnione jest to od decyzji rządowych, czyli od możliwości uczestnictwa kibiców na stadionie. Telewizja w przekazie na żywo pokaże dwa spotkania. Z platformą Canal Plus trwają rozmowy na temat możliwości technicznych pokazania wszystkich 4 spotkań. Na dzień dzisiejszy stanowisko telewizji Canal Plus jest takie, że będą transmitowane 2 mecze z każdej kolejki. Mecze te transmitowane będą w sobotę. Godziny jeszcze zostają ścisłe do ustalenia przez telewizję. Natomiast być może, bo rozmowy cały czas Głównej Komisji Sportu Żużlowego z telewizją trwają i być może ujrzymy pozostałe 2 mecze. Wierzymy to w to bardzo jako kluby, gdyż chcielibyśmy swoich sponsorów jak najlepiej zareklamować. Także oczekujemy na decyzję i wierzymy, że będzie ona pozytywna. Istotnym elementem w kontekście rozpoczęcia rozgrywek eWinner pierwszej ligi żużlowej jest także otwarcie granic dla zawodników z zagranicy. Jeśli chodzi o granice i naszych zawodników obcokrajowców, to jest taki, można powiedzieć, warunek naszego startu w lidze, ale napływają do nas bardzo pozytywne informacje i wiadomości. Myślimy, że w najbliższym czasie ten temat zostanie rozstrzygnięty, bo tak naprawdę temat okrojonych składów i jazdy w systemie 4 plus 2 została odłożona na bok, więc to pokazuje, że kwestia ta zostanie rozwiązana i niedługo będziemy mogli swoim zawodnikom powiedzieć, że śmiało mogą przez te granice przyjeżdżać, gdyż tak naprawdę rozporządzenie premiera o tym mówi, że cudzoziemcy mający umowę o pracę na terenie Rzeczypospolitej mogą bez kwarantanny na terytorium Polski wjechać i swobodnie się poruszać, natomiast oczekujemy jeszcze za decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego kraju co do ewentualnego odbycia kwarantanny przez tych zawodników.